że to gorące pozdrowienie rzeczywiście ma taki wymiar bardzo pogodowy, bo słońce daje się we znaki. Tak pomyślałem, kiedy przybyliśmy tutaj, że naprawdę ktoś myślał, uruchamiając tą świetną fontannę, bo to jest genialny pomysł, aby schłodzić się i nasze pociechy tutaj w takich gorących warunkach. Drodzy Państwo, mamy teraz tą część newralgiczną zwaną spotkaniem z uzdrowieniem. Plakaty obwieszczały tytuł Uzdrowienie przez Ewangelię. I oto właśnie mamy teraz tą tutaj część, nie wiem czy należy nazwać kluczową, czy nie. Całość, wierzymy, że jest kluczowa, no ale właśnie teraz mamy ten czas poświęcony przesłaniu, a później posłudze uzdrowienia, które jest dla nas takim szczególnym czasem, którym w pewnym sensie delektujemy się przez lata. Mamy takie miasta, gdzie to uzdrawianie wychodzi trochę trudniej. W tym roku pierwsze dwa miasta były, wydawałoby się, że takie trudne, jeśli chodzi o tą służbę, chociaż jeśli chodzi o przesłanie, o koncert, to myślę, że to był czas bardzo dobry. Publiczność fajnie reagowała, dopisywała nam, ale gdzieś od trzeciej miejscowości na naszej pierwszej trasie, a właśnie tutaj w Mińsku zaczynamy drugą turę dwutygodniową, ale właśnie skończyliśmy teraz w sobotę pierwszą turę, to powiem, że od trzeciej miejscowości wydaje się, że ta posługa uzdrowienia była naprawdę satysfakcjonująca. Bez względu na frekwencję w różnych miastach, gdziekolwiek byliśmy, to mieliśmy naprawdę radość, widząc, co się wydarzało, jakie uzdrowienia następowały. Mamy nadzieję, że Mińsk Mazowiecki okaże się dla nas dobrym doświadczeniem. No, przekonamy się dzisiaj. Ale to, co istotne, to chcemy Państwu nie tylko powiedzieć o uzdrowieniach, nie tylko chcemy ich doświadczyć, kolejnych cudów tutaj dzisiaj na tym placu, ale bardzo zależy nam, żeby Państwo jakby tak sercem przez chwilę byli z nami w tym przesłaniu, ponieważ uzdrowienia, którymi my się zajmujemy, to one przychodzą przede wszystkim z powodu Ewangelii, którą przynosimy. I nigdy nie chcemy oderwać posługi uzdrowieniem od Ewangelii. I nie wierzymy w uzdrawianie bez Ewangelii. Ja za chwilę wyjaśnię krótko Ewangelię, skoro przez nią ma być dzisiaj dokonanych tutaj ileś cudów. Za chwilę powiem krótko o Ewangelii. Ale najpierw trochę o tych uzdrowieniach. Ciągle powtarzam, co któreś miasto przynajmniej, taki przykład, kiedy to pewni ludzie zapytali mnie, to było nie wiem, z 10 lat temu lub więcej, kiedy zaprosili nas gospodarze takich spotkań, to było już późną jesienią, do Brodnicy i wynajęli taki ciekawy lokal, który mógł pomieścić może 150 osób i on był taki pełny, ciasno było od ludzi. Przyjrzeliśmy tam przez pewien okres co dwa miesiące i ludzie zapytali się, czy mamy coś wspólnego z Kaszpirowskim, nie z Kaszpirowskim, z panem Harrisem, bo raz myśmy przyjeżdżali, czyli ja z moim przyjacielem, ktoś tam jeszcze, raz pan Harris, sala była tak samo pełna, też było ileś uzdrowień, no oczywiście za każdym razem nie wszyscy, ale wiele uzdrowień, kiedy my byliśmy, później kiedy ten pan Harris i tak ludzie mówili, że ponoć też coś się działo. I czy my mamy coś z tym wspólnego? Pomyślałem, to chyba czas, aby mówić ludziom wyraźniej, naprawdę tak bardziej wyraźnie, chociaż zdawało mi się, że zawsze przesłanie jest zdecydowane, ale do ludzi czasem nie dociera, że uzdrowienie, z którym przychodzimy, kiedy je dokonujemy, przecież mówimy w imieniu Jezusa, przecież mówimy, dzieje się to z powodu tego, co wydarzyło się na Golgocie. Jednak dla ludzi ciągle jest to niejasne, ponieważ czasem są uzdrowiciele właśnie, może jak pan Nowakowski, nie wiem, Kaszpirowski, Harris i temu podobni, przybywają, uzdrawiają, niczego nie głoszą, kasę zbierają i dla ludzi jest to niejasne. I czasem uzdrowiciele jacyś mówią, że mają dar od Boga, ale nie głoszą Ewangelii. Ostatnio w Płocku jakiś uzdrowiciel się pojawił, mówi, że ma uzdrowienia, tylko nie widać efektów. I mówi, że to jest dar od Boga. Zadzwoniłem do niego. On nawet nie wierzy w Ewangelię tak naprawdę. Chcę, żeby było jasne, że dzisiejsze spotkanie z uzdrowieniem i jakikolwiek cud dzisiaj się wydarzy, wydarzy się nie z powodu jakichś bioprądów, nie z powodu mocy czy śmocy gdzieś wyuczonych, czy odebranych spod brzozy. Czasem ludzie dziwne rzeczy praktykują. Nas to nie interesuje. My tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie jako chrześcijanie, którzy głoszą Ewangelię, którzy sprawują
proste poselstwo, o którym kiedyś powiedział Jezus. I on powiedział do tych, którzy wierzą: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. On też powiedział, że ci, którzy uwierzą, na chorych ręce kłaść będą. I powiedział do wierzących w Jezusa Chrystusa i w Ewangelii. I my dziś na tym miejscu, jeśli dokonamy jakichś uzdrowień czy cudów, to nie zrobimy z powodu różnych dziwnych bioprądów, ale z powodu wydarzenia na Golgocie, które miało miejsce 2000 lat temu. I kiedy Jezus umierał, powiedział w pewnym momencie, gdy był przybity do krzyża, słynne słowa: wykonało się. I z powodu tego, co tam się wykonało, my dziś jesteśmy w tym miejscu, aby głosić o Jego dziele, aby głosić o Jego mocy i dzielić się z Tobą tym właśnie przesłaniem, że na Golgocie wykonało się zbawienie dla całego świata. Wykonało się uzdrowienie dla wszystkich chorych. Wykonała się odpowiedź i ukojenie dla cierpiących. Wykonało się przebaczenie dla wszystkich grzechów. Wykonało się zbawienie dla każdego ginącego człowieka. Oczywiście to nie jest tak, że iż tam wszystko wykonało się, to ty, czy chcesz, czy nie chcesz, to weźmiesz. Wszystko wykonało się, ale jeśli wierzysz, możesz z tego czerpać bez końca. Jak powiada Ewangelia Jana, z Jego pełni my wszyscy możemy wziąć łaskę za łaską. I dziś, kiedy na tym miejscu dokona się ileś uzdrowień, to stanie się tak dlatego, że pewni ludzie tutaj dzisiaj wierzą i przez wiarę z Golgoty mogą wziąć jakąś łaskę, jedną może po drugiej, aby położyć ją na Twoim życiu, abyś doświadczył, że Jezus żyje. To, co wydarzyło się w czasie ostatnich 2 tygodni, to jest dla nas też wielki przywilej, że po raz kolejny, już 19 lat mamy naszą misję przez Polskę, po raz kolejny mogliśmy oglądać wiele cudów, które już właściwie dla nas stały się taką normalną częścią Ewangelii. Może kilka przykładów i znowu wrócę do mojego poselstwa. W Białymstoku, kiedy zaczęliśmy 2 tygodnie temu, to na miejscu, na tym placu wydarzyły się tylko 2 ewidentne uzdrowienia. A następnie kilka dni później zadzwoniła do mnie pewna kobieta i powiedziała, że to, co ona przeżyła, jest tak niesamowite, że ona pragnie, żeby ten Białystok poznał ten cud, który się wydarzył. I ona nie doświadczyła tego nawet na miejscu, to się stało jej doświadczenie w trakcie późniejszych godzin. Ale mogliśmy od trzeciego miasta, zwłaszcza od Ełku, później w Łomży, w Ciechanowie, w Ostrołęce szczególnie, doświadczyć wielu wspaniałych cudów, które działy się od razu. Szczególnie w Łomży było, myślę, że może chyba więcej niż Państwo tutaj, wydaje mi się. Wyszło po swoje uzdrowienie wiele osób i część z nich doznała uzdrowienia od razu, całkowicie. Część doznała poprawy. Te uzdrowienia, które działy się w tych miastach, to były takie najbardziej, no bym powiedział, powszednie, takie powszednie cuda, kiedy ludzie mówili, że przestała boleć głowa, odeszły problemy z kręgosłupa, przestały boleć nogi czy kolana. W którymś mieście, to taki był jednorazowy przypadek, przynajmniej o czym wiemy, był taki znaczący guz na ramieniu kobiety, twardy rak. I on po prostu na bieżąco, na oczach, zmniejszył się o połowę i zmiękł. Była kobieta, która miała do naprawy aparat słuchowy, ale została uzdrowiona i powiedziała, że już nie musi go używać. Inna kobieta, starsza, oddała kulę swojej córce, bo została uzdrowiona. W Mławie, pamiętam, mężczyzna przyszedł o lasce, bo po wypadku miał zniszczone nogi i było widać to uszkodzenie, ale ból dręczył tego człowieka. Był uzdrowiony w taki sposób, że opuścił go ból nóg. I chodził z tą laską, pamiętam, już pod koniec spotkania, trzymał ją, nie wiedział jakby co zrobić. Takież to było ewidentne jego uzdrowienie. Takich przypadków więcej, też kobiety starsze, które miały problem z oczami. Na przykład jedna zaczęła widzieć wyraźniej, to było takie szczególne. Inna miała z powodu jaskry ustawiczną mgiełkę, która ustąpiła. Takich uzdrowień tego rodzaju widzimy wiele na bieżąco i szczególnie takich spodziewamy się tutaj. Oczywiście zawsze jesteśmy gotowi być zaskoczonymi przez Jezusa kolejnymi uzdrowieniami, które może doświadczymy nagle tutaj.
Jeszcze jakieś potężne, bardzo spektakularne cuda na naszych spotkaniach się nie dzieją, chociaż jeśli Państwo by weszli na naszą stronę ewangelizacyjnie.pl, mamy z zeszłego roku tam 15-minutowy reportaż wideo, który zawiera jednak kilka bardzo takich mocniejszych przykładów uzdrowienia. Mogą Państwo sobie to zobaczyć. To wszystko dzieje się dlatego, że przychodzimy z Jezusem Chrystusem, którego chcemy opowiadać Państwu, jak w każdym mieście, że jest dobry, że jest wyrazem Bożej miłości dla całego świata. My wszyscy wiemy o tym, że Bóg jest dobry, ale nie bardzo rozumiemy, jak ta dobroć się objawia, zwłaszcza większość, wydaje się, ludzi na świecie, która oskarża Boga o całe zło. Ludzie słyszeli, że Bóg jest miłością, ale mają wrażenie, że Bóg się kiepsko stara, bo jakoś to życie ludzi przebiega całkiem kiepsko, a zwłaszcza tych chorych, którzy cierpią i nie czują tej Bożej miłości i raczej już w nią nie wierzą. Więc na takich spotkaniach chcemy to ogłosić, głosząc Ewangelię, która oznacza dobrą wiadomość, że Bóg to prawda jest dobry i Bóg jest miłością, ale On nie objawia jej przez wygląd tego świata, przez to, co dzieje się wokół Ciebie, i nie objawia jej przez Twoje cierpienie i przez choroby. Ewangelia Dobra Nowina rozwiązuje tę kwestię bardzo jasno. Ewangelia powiada, że Bóg przyniósł odpowiedź na chorobę, przyniósł odpowiedź na zło na tym świecie, nie jest odpowiedzialny za zło na świecie, On przyniósł odpowiedź na zło i ciemność. Ewangelia powiada, że cała odpowiedź znajduje się tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie z Nazaretu. I jeżeli chcesz znaleźć Bożą miłość, Bożą dobroć, chcesz znaleźć uzdrowienie i zbawienie, jest tylko jedno miejsce na tej ziemi, w osobie, w żywej osobie Jezusa Chrystusa. Więc nie poszukuj odpowiedzi w kasie, w miłościach, w znachorach, nie poszukuj w religii, nie poszukuj w tym świecie ani w polityce. Nie narzekaj tak bardzo, ale przyjdź do Jezusa Chrystusa, a wtedy przekonasz się, że Bóg jest naprawdę bardzo dobry. Jest gotowy w tej miłości po prostu zanurzyć się po brzegi tak, by stał się najszczęśliwszy na świecie. A więc Ewangelia powiada, że jest tylko jedna droga w Jezusie Chrystusie. Więc można bez końca to powtarzać. Prolog Ewangelii Jana powiada, że ciemność jest na świecie i w tym Ewangelia zgadza się z brukowcami, ale natomiast ma inny wynik. Ewangelia powiada, że w tą ciemność światłość przyszła. Jezus Chrystus, jeśli Go przyjmiesz do swojego serca, stanie się światłem w Tobie. Wtedy zmieni się Twój sposób myślenia. Wtedy zmieni się Twój sposób patrzenia na świat, na Twój problem, na wszystko. Przestaniesz walczyć z ciemnością, ale otworzysz się na światłość i gdy ją przyjmiesz, wypełni Twoje życie. Gdy przyjmiesz Jezusa, zobaczysz odpowiedzi na wszystkie zagadnienia. Alleluja! Biblia mówi, że w Jezusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Biblia powiada, że w Jezusie jest cała pełnia boskości. Biblia powiada, że w Nim jest łaska za łaską, której każdy człowiek może doświadczyć, gdziekolwiek by nie był. Jeśli tylko wezwie Jego imienia, będzie zbawiony, będzie mógł być uzdrowiony, będzie mógł doświadczyć przebaczenia grzechów. Halleluja. Moje poselstwo dobiega końca. Za chwilę będziemy mogli służyć Państwu na tym miejscu, tym, o czym obwieszczają nasze plakaty. Ale zanim zakończę, to potrzebuję zrobić jeszcze jedną najważniejszą rzecz dla mnie na tym miejscu. Zanim ktokolwiek będzie uzdrowiony, chcę powiedzieć, że na tym spotkaniu nie aż tak bardzo chodzi o uzdrowienia, chociaż one się za chwilę dokonają. Tak bardzo na tym spotkaniu chodzi o to, żeby ten, który uzdrawia, stał się w Twoim życiu ważniejszy niż uzdrowienie i cokolwiek innego. I chciałbym modlić się o Ciebie, żeby Jezus Chrystus, przede wszystkim jako Król, przyszedł dzisiaj i uchwycił kierownicę w Twoim sercu i zaczął rządzić. Żeby nie był kimś, komu będziesz śpiewał kolędy tylko na święta, ale żeby był kimś,
kogo ogłosisz królem, powierzysz jemu swoje serce. A więc oto moja krótka modlitwa o państwo, u każdego tutaj. Jeżeli będziesz zgadzał się z moją modlitwą, jeżeli będziesz chciał ją przyjąć, to podniesiesz swoją rękę i to będzie dla mnie przywilej, że mogę z tobą się pomodlić. A ja teraz chcę poprosić, żeby Jezus, który za chwilę będzie niektórych z państwa uzdrawiał, oby wszystkich, nie mogę tego obiecać, ale Jezus, który za chwilę objawi się na tym miejscu poprzez to, czego dokona, chciałbym, żeby najpierw stał się twoim Panem. I ja go teraz poproszę, by wstąpił do twojego serca. Jeśli się z tym zgadzasz, to podnieś swoją rękę, kiedy będę się modlił. Tak? Możemy się tak umówić? Możemy? Panie Jezu, ja zapraszam ciebie tutaj do Mińska Mazowieckiego. Zapraszam ciebie teraz, abyś, królu mój, abyś wstąpił do każdego serca, które się otwiera na ciebie. Abyś był więcej niż uzdrowicielem dziś na tym miejscu. Abyś przyszedł jako Pan, by rządzić. Proszę cię, byś przyszedł jako król, byś zasiadł na tronie w każdym sercu, które się na to zgadza. Proszę cię, byś stał się Panem dla wszystkich tutaj obecnych, a zwłaszcza dla tych, którzy teraz podnoszą swoją rękę, przyjmują tę modlitwę i zapraszają ciebie w ten sposób. Proszę cię, Jezu, stań się pierwszą miłością tych serc. Pierwszą miłością, odpowiedzią dla ich życia. Dziękuję ci, że to czynisz. Amen. Bardzo państwu dziękuję, że podnieśliście rękę. To był dla mnie przywilej.